Cześć wszystkim, witam was kochani gorąco i serdecznie. Ja jestem Juken, przed wami 42 odcinek z Farming Simulatora 22 z serii, której jeszcze niedawno zaczynałem swoją przygodę z farmingiem na waszych oczach. Moi drodzy, w poprzednim odcinku dosyć spore zbiory poczyniliśmy, jeśli chodzi o buraki cukrowe, to znaczy ja to zrobiłem akurat poza odcinkiem. Jak widzicie, kolejne już buraki są zasiane i zmiana nastąpiła taka, że tu mamy cztery takie wielkie cukrownie. Troszkę zmieniłem. Zobaczymy, gdzie sobie tutaj tę halę do naszych pojazdów wybuduję. To się jeszcze zobaczy. No i tu jeszcze dwie wybudowałem. Czyli łącznie mamy sześć cukrowni. Dlaczego? Dlatego, że moi drodzy, dosyć tych buraków cukrowych fajnie wyszło ze zbiorów. Same słoneczniki, które ostatnio zbieraliśmy, też całkiem spoko. No i generalnie, słuchajcie, jak to wszystko tutaj nam wygląda. Tutaj mamy te fabryki lodów. Jest ich, jeśli dobrze pamiętam, 8 albo 9. Chyba 8 albo 9. Zaraz sobie przebiegniemy i zobaczymy, co tu się zmieniało. I słuchajcie, wszystkie są zapełnione... A, z tej strony są fabryki lodów. To chodzi o to. Dobra. No i moi drodzy, są wszystkie zapełnione oczywiście mlekiem, ale przede wszystkim bardzo ważna rzecz, są zapełnione, słuchajcie, miodem. O 50 tysięcy miodu wszędzie dostarczyłem, zobaczcie, tutaj jeszcze się nam miód zbiera, miodu mamy od groma i trochę, także nie musimy się martwić, że nam miodu zabraknie. Zobaczcie, co tu się, o, już nam się napełniły, więc może żeby się nowe respiły. To jeszcze parę tych palet weźmiemy. Dobra, o widzicie, i już się respią kolejne. Także z miodu mamy, słuchajcie, możemy wcinać, aż nam się będą uszy częsły, żeby być zdrowym. No i oczywiście dostarczać do fabryki lodów. Tutaj taki budynek wybudowałem, całkiem spoko budynek. To jest produkcja jogurtów, słuchajcie, nie wiem, czy to się tu otwiera. Otwiera się, zobaczcie, taki fajny budynek, ale to właśnie to będzie jeden z tematów na dzisiaj. Nie wiem, czy ta fabryka jogurtów będzie na pewno tu stała, gdzie stoi, czy po prostu zrobimy to troszkę inaczej. Znaczy ona tutaj jeść nie woła, nie przeszkadza, nawet pasuje wizualnie, może być. Nie jest jakaś super ładna, ale też coś dla odmiany. Słuchajcie, mamy ten teren, który teraz chciałbym troszeczkę zagospodarować. Mowa oczywiście o tym całym tutaj terenie. Mam na myśli tu. No i zobaczymy, czy przypadkiem czegoś małego, może tych fabryk jogurtów przypadkiem, czy tutaj nie dać. Tak się zastanawiam. Także dzisiaj wielka, wielka budowa, jeśli chodzi o różne rzeczy. Jak widzicie, pieniędzy mi dość fajnie, słuchajcie, widzowie, przybyło, dlatego że no gdzieś tam jakieś rzeczy się posprzedawały. Także może tak sobie na wszelki wypadek wyrównajmy teren, żeby nie było jakiś później chocków, klocków, także tu będzie troszeczkę przeze mnie teren, jak widzicie, jest podniesiony, także zrobiłem własny asfalt. No i właśnie, i będę musiał, widzowie, się dobrze zastanowić, bo te pola też tutaj, nie wiem nawet, czy wszystkie należą do mnie, czy dopiero będę kupował, także też będzie temat na któryś z następnych odcinków, bo tak jak mówiłem wam, strasznie mnie też ten rzepak jeszcze kusi, ale decyzja z rzepakiem nie jest jakby trudna, bo w miejscu, gdzie rośnie sobie pszenica, tej pszenicy, słuchajcie, tyle produkujemy, że raz możemy zrobić po prostu rzepak. Dobra, chyba mamy jakoś tam wyrównane to. Dobra. I teraz tak, te maszyny właściwie i tak, i ta przyczepka do drewna, i de facto nasza maszyna do drewna, one mogą mi się wcale nie przydać. Wiecie co, my to w ogóle chyba sobie jakoś tak zakończymy tutaj płotem. Chyba tak zrobimy, w ogóle te lampy to też tak tutaj niekoniecznie na razie, zobaczymy. Bo tu jakieś fabryki postawimy. Tylko musimy to, widzowie, też zrobić tak. No bo tutaj nie jest to zbyt fajnie. I trzeba by to mocno przemyśleć. Ja myślę, że tak musi być troszeczkę poszerzona ta droga.
A to tylko i wyłącznie z tego względu, żeby tu się dało później przejechać. Chociaż możliwe, zastanowię się, czy czasem jeszcze o kawałeczek dalej nie dam ewentualnych fabryk. Co mamy do wybudowania i co ja bym tu chciał w ogóle wybudować? Z dwie lub trzy fabryki czekolady, dlatego że słuchajcie, generalnie powiem wam tak. Brakuje nam troszeczkę, widzowie. O, może tak. Jednak szerzej zrobimy. Brakuje nam, słuchajcie, troszeczkę tych składników do produkcji. Szczególnie tutaj w ciastkach mleka mamy, słuchajcie, nadwyżkę, więc jakby o mleko się. Zaraz to wyrównamy jeszcze wszystko na cacy. O mleko się, słuchajcie, nie martwimy kompletnie, bo mleka jest od groma i troszkę. Więc jakby no wykorzystamy, ale co zauważyłem, że mamy jakieś niedobory. Tu mamy niedobory na przykład sera żółtego, czyli możliwe, że tam jedną mleczarnię i to zaraz też właśnie wam pokażę, co ja tu planuję zrobić. Możliwe, że słuchajcie, w tamtym miejscu po prostu mleczarnie się. Teraz będzie równo. Możliwe, że zaczniemy od tego, że w tamtym miejscu po prostu damy mleczarnię, słuchajcie. Dobra, tutaj troszkę dalej podjedziemy z tym, żeby tu już wszystko było na pewno na cacy. Oj, popsułem trochę pola. No, życie trudno. Zobaczymy, bo to też się zastanowię, czy troszeczkę nie też nie spłycimy. Zobaczymy. Słuchajcie, plan jest taki, moi drodzy. Dobra. No, myślę, że jest ok wszędzie teraz. I co my tu mamy? Zobaczcie. Tutaj jest sobie fabryka czekolady. Ja tak się zastanawiam, czy czasem nie dać jednej mleczarni, mimo wszystko, widzowie, więcej. Jak już jesteśmy, to już troszkę dogładźmy może. Jednej mleczarni więcej, a najchętniej to bym dał dwie. Dlatego, że. A, i tu jeszcze mamy takie fabryki sera, ale wiecie co? Te fabryki sera się nie sprawdziły. To też przy was to sprzedam. Piździet. Powiem wam tak, myślałem, że będzie fabryka sera, która będzie nam ser produkowała, bo mamy niedobór sera, ale to jest jakiś inny rodzaj sera i po prostu, no niestety, niestety nie działa to tak, jakbym sobie tego życzył. No wiecie, jakbym się uparł, to tą mleczarnię trochę bym przesuwał, może jakbym je trochę poprzesuwał. Wielkie, wielkie burzenie wyjdzie na to. Bo fabrykę czekolady wtedy bym wybudował raczej w innym miejscu. Dobra, wiecie co? Trudno. Wszystkie produkty. Zobaczcie teraz, ile kasy nagle nam przybywa, no bo to się sprzedają te wszystkie składniki. No trudno, mleko dostarczymy jeszcze raz. Zacznijmy może faktycznie od mleczarni. Ja wiem, że to przebudowuję już któryś raz, ale chcę, żeby mi to wszystko, widzowie, działało. Mleczarnia. To będzie ta mleczarnia. I teraz tak. Też jest pytanie, czy ta mleczarnia musi być w taki sposób, czy nie lepiej byłoby ją dać tak. I tutaj zobaczcie, bo tak de facto, jakby się uprzeć, miejsca mamy. Mogłoby być nawet i tak, bo jakby no nie będziemy nic odbierali z tej mleczarni, ale chodzi mi o miejsce z dostarczaniem. Czekajcie. W miejsce, w którym będziemy dostarczali. A, no i znowu musiałbym sobie to czymś, kurczę, pozaznaczać. Tylko tak, jeżeli zrobimy tutaj, to tu się obawiam, że nie dostarczymy. Widzicie? Jeżeli zrobimy tutaj, to tu nie dostarczymy mleka, czyli lipa. Przez ten dzyndzel. Więc trzeba to zrobić inaczej. No tu nie będzie przejazdu. O, wiem, jak sobie to naznaczymy, tak? To wtedy tutaj najwyżej zostawimy dziurę i się, nie wiem, jakieś drzewa posadzi, słuchajcie. Chociaż kijowo będzie się tu podjeżdżało, tą. No nie pasuje mi to. Znaczy, czekajcie, znowu jestem niezdecydowany. O tyle byłoby prościej, że tu byśmy tylko podjeżdżali z ewentualnym mlekiem i od razu je rozładowywali, tak? Także nie byłoby to w żaden sposób, słuchajcie, problematyczne.
Ja to muszę sobie jakoś naznaczyć. Dobra, chcę na pewno zrobić tak. Niech i będzie bliżej ta mleczarnia. O, niech będzie tak. Niech będzie tak, bo mówię, jakby surowców nie musimy w niej. Się nie musimy tym w ogóle przejmować. Dobra. Tym się nie musimy wtedy w ogóle przejmować. No tu bym najchętniej też jeszcze jedną dał, ale dobra, no w zasadzie jakoś tam cofnie się tą beczką. A zakryjemy ten płot badziewny. Dobra, niech sobie stoi jedna, słuchajcie, dla ozdoby niech sobie stoi, najwyżej będzie mniej. Czwarta. O, zobaczcie, ile w tym momencie mleczarni wybudujemy. Piąta. Bo głównie chodzi mi oczywiście o... Głównie, widzowie, chodzi mi o ser. Łe, no patrzcie, to jeszcze z dwie wybudujemy. Spoczko. O. I tak z tyle. I tam będzie ten przejazd. Tak jak był, niech on sobie zostanie. Okej. Dobra, czyli mamy mleczarni. Raz, dwa. To nie są chyba równo wszystkie. Ja już bym wolał wszystko. Kurde. Czekajcie. Ja to muszę, wiecie co, bo... jakby wam to powiedzieć? No... Najprostsze, co mogę wam powiedzieć, to... To, że ja po prostu jestem dokładny, no... Widzowie, no nic z tym nie zrobicie, ale już coś nie coś nam tutaj się... Jakaś sytuacja w miarę zaczęła kształtować. No trudno, no wiecie, jakaś mała strata przez to będzie. No, mówi się trudno, żyje się dalej. Jeżeli już tak, to może faktycznie kawałek. Fabrykę czekolady wtedy wybudujemy dalej. O, zobaczcie, czyli taki dajmy faktycznie kawałeczek. Kawałeczek od drogi. Może tak nawet. Najgorzej pierwszy plan wykapować. No, dobra, 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 dobra. Okej. Czyli wtedy to uznajemy jako przerwę. Okej. No to co? Wtedy jedno mogłoby być krzywo i w sensie kształtowanie terenu, malowanie, cyk. A pierdziele, słuchajcie, zwykła niby budowa, słuchajcie, a zobaczcie, jak ja tutaj kombinuję. No ale chcę to już wybudować, wiecie, konkretnie, po prostu też dlaczego to przebudowuję. No to od razu wam powiem, moi drodzy, no to jest troszeczkę tak, że jak wyszło to nie do końca tak, jakbym sobie życzył, no to przebudowujemy, no po prostu. Chodzi o to, że żeby nie wpaść w błoto. Dobra, tu może być trochę zachwiana ta. I najwyżej po prostu cofniemy tylko. Tu musi być zachwiana, bo tu nic inaczej z tym nie zrobimy, a reszta już później standardowo. I by się ktoś pytał, po co ja to teraz, takie kombinacje alpejskie robię. Słuchajcie. No między innymi, widzowie, robimy to po to, że tak jak mówiłem, brakuje nam sera, brakuje nam czekolady jako składniki, tak? Chociażby do produkcji ciastek, a no ja bym bardzo chciał jednak. Słuchajcie, bym bardzo chciał
Żeby jakoś to było. O, tu możemy zrobić przejazd. Myślę, że się nic nie stanie. Jak tutaj zrobimy. Czyli tak, jeśli tu by był przejazd, to czekajcie. Jeśli tu jest przejazd, to można jeszcze dać kawałek dalej. O, tak. Pięknie. I wtedy tutaj robimy przejazd. No, trochę miejsca do dyspozycji będziemy mieli, także się nie musimy, widzowie, tak aż niczym szczypać. Proszę bardzo. I co, jeszcze jedno, tak? O, no dobra, tam powiedzmy, że jest ok. To ile mamy tych mleczarni? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8 mleczarni, no to teraz nam na pewno, słuchajcie, niczego tutaj nie zabraknie. No tu niestety mamy i nic jakby z tą częścią nie zrobimy, dlatego że tam jakieś pozostałości po tym domu zostały, który tutaj wtedy był i nic z tym nie zrobimy. Żeby sobie, słuchajcie, malowanie... Ta część tu nie jest jakby... W żaden sposób, słuchajcie, potrzebna. Może być śmiało zieleń. Posadzimy może nawet jakieś drzewko, zobaczymy. Niech będzie dużo zieleni. Pamiętajcie, że zieleni nigdy za wiele w mojej tutaj, w moim gospodarstwie. Także będzie mnie czekało już poza odcinkiem zawożenie. A nie, tu nie, tu nie, tu nie, to ma zostać. Tym przejazdem takim, jakim jest. No chyba jest ok. Myślę, że jest ok. Ciężarówka wjedzie. Dobra. Także będzie mnie trochę roboty, widzowie, kosztowało teraz zrobienie tego. I teraz tak. Na pewno tutaj bym chciał zrobić fabryki czekolady. Chciałbym ich, moi drodzy, 4. O, jest jeszcze fabryka mleka. Ale to nie. No i tak, to generalnie fabryka czekolady musi być tak, żeby tu się podjeżdżało, czyli powiedzmy, że tam nam jakby tamta część... Czekajcie, żeby tu tylko był wyjazd w miarę przyzwoity. Tam kawałek płota może wstawimy. O, myślę, że tak może być. I one mogą być praktycznie jedna obok drugiej. Tu jakiejś przerwy nie potrzebujemy. A jest to zrobione tak, że te... Aha, dobra, dobra, dobra. Jest to, moi drodzy, zrobione tak, że te butle na to wchodzą. Znaczy te butle, no to zbiorniki, nie? Na mleko. Okej, to 4. 4 spokojnie, myślę, że 4 fabryki czekolady. Bo tak jak mówię, no niby byłem na początku sceptyczny, jeśli chodzi o te fabryki czekolady, ale okazały się potrzebne. Następnie mamy fabrykę deserów. No to myślę, że dalej będziemy lecieli tutaj z fabryką deserów. To chyba może być śmiało tak. Tutaj żadnych jakichś tam na razie przerw nie planujemy, także dajmy to sobie od razu konkretnie. No myślę, że mogą być bardzo blisko siebie. Będzie tak wyglądało, myślę, dosyć starodawnie, tak fajnie. To powinno, moi drodzy, wyglądać, także... Ile fabryk deserów? 4 albo 5. Zobaczymy, ile nam wejdzie tutaj na długość. Jeszcze jedną bym... O, jeszcze jedną można dać. Super. Jeszcze jedną fabrykę deserów można dać. Dobra, będą fabryki deserów. I tu mamy jeszcze jedną rzecz, tą kwestię z jogurtami. Wydaje się ciekawa ta fabryka, fajna. Zobaczymy, czy to jest to. No i właśnie, z miejscem jest problem, widzowie, bo ja tu sobie wybudowałem tę czekoladę, faktory czekolada. Jakbym się uparł, fabrykę deserów pomyślał zrobić tu,
na upartego. Widzowie, jakby się bardzo uparł. Nie wiem, czy tu nie będzie za ciasno. Kurczę. No bo tu też mamy sporo miejsca. Więc oczywiście, że ta fabryka deserów, tych jogurtów mogłaby tu być. Ile by tu ich weszło? Z 4 by weszły, nie? Zobaczmy. Tylko na pewno trzeba ściąć troszkę. No i nie chciałbym tam do krówek wchodzić z tą fabryką, więc chciałbym, żeby ona się na równi. No nie wiem, załóżmy, że tak. To góra 3 nam wejdą. Słuchajcie, cudów tutaj nie zrobimy. Góra 3. No i wtedy co z tymi tutaj? Tutaj będzie trochę kiepsko z tym dojazdem. Ale myślę, że nam go starczy. Zresztą zawsze tą... ten food mixer, czyli do produkcji naszych tutaj, do naszego jedzenia do krów, zawsze można, widzowie, to troszkę przesunąć. Nie? Tutaj mamy miejsce, także możemy to dać i w prawo, i dalej. Więc jest też taka opcja, ale z drugiej zaś strony nie zaszkodziłoby, myślę, gdyby taka fabryka deserów sobie stała, znaczy jogurtów, przepraszam. Sobie stała tak tu. Zobaczmy. No kurczę, powiem wam, że to tak by mogło tu być. I prędzej te fabryki jogurtów by mi tu pasowały niż... No... Powiem wam szczerze, że prędzej mi tutaj pasują te fabryki... Oj, żywo. Prędzej mi tutaj pasują te fabryki jogurtów niż tam. Tam już nie chciałbym tak aż nawalić. Czyli mielibyśmy tych fabryk jogurtów tutaj 6 i tam jedną. No ale dobra, trzeba się kombajnu pozbyć. Jak to wygląda? Widzowie, nawet wam powiem szczerze, że ma to jakiś sens. Tylko pozbądźmy się kombajna. Bo tu jeszcze z jedną by... O, teraz jeszcze weź tu wyjedź, chłopie, kurde, nabudował żeś. O, rośnie, ale nam ładnie rośnie już pszenica. Zobaczcie, jak nam ładnie pszenica rośnie. Pięknie nam rośnie pszenica. Chociaż trochę nabroiłem, bo gdzieś tutaj się bawiłem z równaniem, jak widzicie, i nie wszędzie się posiała. Ale jak widzicie, pszenica nam rośnie całkiem fajnie. To wiecie co, to myślę, że tą fabrykę tych jogurtów byśmy mieli wtedy 7, bo tu byśmy mieli 6 i tam jedna była, czyli te koło krówek myślę, że można je chyba zburzyć i zobaczymy, czy jeszcze jak jakiś budynek bym ściągnął, to bym się po prostu zastanowił, moi drodzy, czy przypadkiem... Jakbym jeszcze jeden budynek jakiś pobrał, niech tak zostanie. Myślę, że jest spoko, czyli 6. I tam była gdzieś jedna, czyli teraz pytanie, czy te... Kurczę, tu bym nie chciał na razie tak koło krówek takiej ciasnoty sobie robić, powiem wam szczerze. Na razie to wywalmy. Co do tej, to też bym się mocno zastanowił, czy tutaj... Ale ona na razie nam jeść nie woła, może sobie stać. Słuchajcie, jeść nie woła. Jak coś, to zawsze będziemy mogli pomyśleć tutaj z tym obornikiem, czy tam z tą wiatą i się coś tam jeszcze przebuduje. Czyli mamy 4 fabryki czekolady i to mi się podoba. Mamy 4, nie więcej. 5 fabryk, jeśli chodzi o desery. Kurczę, nie wiem, czy tu nie powinno być przejazdu na pole. Dobra, to wjazd na pole będzie stąd, tu. O. Jakoś to jeszcze tylko by trzeba potem załagodzić. Ale to już będziemy się terenem bawili, jak będziemy myśleli, co na tym polu, moi drodzy, zrobić. No bo coś na tym polu na pewnie trzeba by wykorzystać. Jak widzicie, pól całkiem mamy sporo. Jeszcze. Także to już w następnym odcinku będziemy sobie myśleć. Czyli tak, mnie tu czeka praca w postaci takiej, widzowie, że... A już dosyć, wystarczy. Po pierwsze, uruchomić.
Te fabryki. O, i mamy fabrykę czekolady. Robimy włącz. Będzie trzeba mleko poprzywozić. Co akurat nie jest większym, widzowie, problemem, bo od razu na dystrybucję ustawimy. Chociaż tak jak mówiłem tam dawno, dawno, jeszcze wiele odcinków wstecz, moi drodzy, że chyba opłaca się bardziej jednak czekoladę sprzedawać niż przerabiać na coś innego. Natomiast to już jest inna sprawa. I teraz, moi drodzy, mamy... Zobaczcie, ile my tu mamy fabryk. O, jest fabryka deserów. Proszę bardzo, trzeba wszystkie powłączać. Niech one na razie się magazynują. Zobaczcie, tu będzie trzeba jajka dostarczyć. Na szczęście kury już mamy. Mąka się zaraz powinna sama dostarczyć. Truskawki, o nie się nie martwię, bo ich się dostarczy też bardzo dużo samych. Najbardziej to się martwię o tą czekoladę. No, wodę będzie trzeba, moi drodzy, kupić. Znaczy ja wiem, że nie musiałbym kupować, mógłbym, wiecie, dowozić za darmochę, ale już stałem się wygodnym przedsiębiorcą i włączymy nawodnianie. Tutaj zobaczcie, włącz automatyczne nawadnianie, także od razu sobie to włączymy i od razu z wodą nie mamy problemu. Niech nam się już produkuje, także to powłączamy. No, wydaje mi się ciekawą opcją, słuchajcie, ta fabryka deserów. Zobaczymy, jak to jest później płatne, bo nad tym się absolutnie nie zastanawiałem. Ja to tak po prostu bezmyślnie wybudowałem. Ale z drugiej strony, wiecie, no truskawek i tak mamy sporą, widzowie, nadwyżkę, bo w foliowych tunelach się truskawki produkują. W tej chwili chyba tylko truskawki robimy. Bo pomidorów miałem taką nadwyżkę, że wszędzie uruchomiłem truskawki. A pomidory do pizzerii się dostarczyły. I zostaje jeszcze nam ta fabryka... O, zobaczcie, fabryka lodów. Ile miodu mamy dostarczonego. Tylko tutaj coś jest niedobór właśnie truskawek i czekolady. Ale też chciałem właśnie, żeby nam się produkowały inne rzeczy, także... O, majonez już jest. No i właśnie, widzowie, mleczarnie, masło, ser żółty i czekolada. To też trzeba powłączać. No dobra, ja to sobie, słuchajcie, już poza odcinkiem zrobię. No przecież nie będę tak tutaj klikał. Wiecie, co jest do... Co jest pięć, jak to się mówi. Wiecie, co mam do zrobienia. Znając życie, pewnie pokażę wam wszystkie efekty w następnym już odcinku. No, mam tutaj jeszcze, moi drodzy, do przeprowadzenia żniwa z pszenicą, no ale to już wiadomo, że nie będę po raz kolejny odcinka ze żniw nagrywał. Mogę wam co jedynie pokazać, chociaż powiem wam szczerze, fajnie te młyny zbożowe mi się, bardzo fajnie mi się zapełniły. Jestem zachwycony tym. A tu akurat o te mleczarnie, słuchajcie, się nie martwię, bo mamy tyle mleka u naszych krówek, że tylko po prostu będzie trzeba je poprzewozić. I to będę zaraz robił poza odcinkiem. Czy dobrze, że tyle fabryk buduję? Kurczę, nie wiem, widzowie. Ja sobie eksperymentuję. Jak widzicie, też wyciągam wnioski, tak? To znaczy, jeśli widzę, że... No bo ktoś by mógł zapytać, dlaczego dzisiejszy odcinek w taki sposób. No słuchajcie, jeśli widzę, że brakuje mi sera żółtego, tak, przykładowo, czy masła, czy czekolady, no to automatycznie jest podjęcie kroków, prawda? No bo przecież założenie jest takie, że ja nie mam tego kupować. Ja rozumiem, że nie wiem, mogę sobie winogrona kupić, czyli rodzynki, tak, i to zrobiłem. Ale logiczne jest, że nie będę przecież kupował masła czy sera żółtego. Czy jajek, tak? Także jajka też będę musiał poprzewozić, ale skoro z miodem tak ładnie, szybko poszło, to zobaczcie, słoneczniki, oliwki, także już się przerabiają na olej. No jeszcze olej rzepakowy, jeszcze ten rzepak faktycznie by mnie też kusiło. Tutaj zobaczcie, mamy ile mąki, ile pomidorów. Tutaj ser żółty chyba też z jednej mleczarni. Ziemniaki kupiłem, od razu wam się tylko przyznaję, że kupiłem ziemniaki. No bo ziemniaków przecież nie... Czemu wyłącz? A nie, nie mam wyłączać. Włącz, dobrze.
Tutaj jest puste, włącz. Jest jogurt, jogurt truskawkowy. No właśnie, tu będą potrzebne też winogrona, ale to już się kupi. I zobaczcie, tutaj też masło jest produkowane i ser żółty. Także myślę, że w tej sytuacji, słuchajcie, będziemy mieli tych składników bardzo dużo. Jak to mówi stare powiedzenie, od przybytku głowa nie boli, pamiętajcie. Mnie tylko czeka teraz po prostu kursowanie, czyli do tych fabryk jogurtów, do tych fabryk deserów. Wszędzie muszę mleko zawieźć, widzowie. Także zobaczcie, ile będę miał kursowania z tym mlekiem. Dobrze, że mam fajną, wielką cysternę, natomiast no nie zmienia faktu, że i tak tych kursów troszkę będzie. Oczywiście zapełnię to na fulla. Zobaczę sobie jeszcze w tej fabryce lodów, bo tam gdzieś mi się widziałem już chyba minimalnie. Jak dobrze widziałem, widzowie, gdzieś mi się minimalnie w fabryce lodów już chyba pokończyły. Znaczy pokończyły nie, ale zużyły. Zużył miód. Nie, tu była fabryka lodów. Tu. Tutaj mamy, widzicie, 40 tysięcy na 50. Tu mamy 38 na 50. Także będę musiał podowozić ewidentnie miodu, żeby było git. No i mam nadzieję, że zaraz się truskawki też zapełnią. Także to tyle, moi drodzy. Tu myślę, że nie ma co jakby dyskutować za wiele. Zobaczcie, tak to pięknie teraz będzie wyglądało. Mamy te cukrownie, których jest sztuk 6, więc myślę, że teraz o cukier się nie martwmy. Mamy te fabryki deserów, mamy fabryki czekolady. Zaraz właśnie mleko będę tu przywoził. Wsiadam w cysternę i będę ładował. Myślę, że mamy spory zapas chyba tego mleka. Tu wszędzie muszę na nowo. O, tu jeszcze mamy, widzicie, mleka sporo. Jeszcze, no to już możemy, mogę już jechać to opróżniać w takim razie. Zobaczę, jak to się będzie tutaj podjeżdżało według takiej praktyki, jaką sobie teraz założyłem. Myślę, że będzie to, widzowie, wygodniejsza opcja. O, szczególnie ta tutaj mnie część. A to można od tej strony zajechać. Tu można od tej. Zobaczmy, czy da radę. Bo i nie da rady. O, da radę, no. Tak troszkę średnio, widzowie. Troszkę średnio bym powiedział przez to. No, ale mówię, nie jestem w stanie się z tego czegoś ze środka pozbyć. No nie jestem w stanie, bo jak widzicie, ciągle się respiam. Jakieś konewka i tam inna rzecz, także i tylko z tej strony można to ominąć. Dlatego jest mi na rękę, że zrobiłem takie coś, ale że tam nie będzie przejazdu, ale to słuchajcie, no ja według tego, co sobie teraz wykminiłem, to chyba to będzie ok, bo będzie można tutaj wycofać. Przypuszczam, że powinno to działać, zaraz zobaczymy. Wycofamy i będzie spoko. Oj. Nie bardzo. Oj, widzowie, coś nie przemyślałem chyba do końca jednak. Słuchajcie, tam nie da się wjechać, zaraz musimy to rozkminić, czy tam się da tak wycofać. Zawsze pierwszy taki krok to jest wykapować coś, a później to już idzie z górki, nie? Ale no myślę, że tak, no bez problemu, tutaj się cofnie akurat. Widzicie, tam coś mnie oj, gdzie dalej już nie wjadę, bo jest ten. Tam jest jakaś blokada, niewidzialna ściana po prostu. I to nie jest ten fotel, który tu jest, ale słuchajcie, jest problem, bo ja tu nie zatankuję mleka. Cholera. Niedobrze. A tutaj się da? Ale to też jest przy końcówce. Ej, tu się też nie da, widzowie, popsułem coś. Chyba, że to jest za wysoko, może trzeba złagodzić teren. Że ja coś tutaj... Słuchajcie, może bliżej tego trzeba podjechać. O, teraz. Też się nie da, kurde. Popsuł Yuken. No nic, najwyżej jedna będzie nieużywana, albo dziurę zostawimy tutaj. Ale patrzcie, to w ogóle nie chce się. Ja mam wrażenie, widzowie, bo czasem tak się dzieje niestety, kształtowanie terenu, patrzcie. Także ja mam takie dziwne wrażenie, że to coś tutaj się... Hmm.
Mam wrażenie, że troszeczkę się za wysoko zrobiło. Zaraz się przekonamy. Mam wrażenie, że to jest problem w terenie, jakby wysokości terenu, a nie... Widzicie? Od razu się da. Proszę bardzo. Taram, działa. Okej, czyli za wysoko był teren. Widzicie? Działa. I tu też będzie działało. Czyli za wysoko po prostu coś było. Musiałem trochę obniżyć tu. Tu też, no, widzicie? Działa. Czyli... Czyli to o to chodziło, że było za wysoko. Coś tam popsuło się z terenem. Dobra, ja to sobie już tam wyrównam. Nie bójcie żaby. Będzie wszystko jak należy, moi drodzy. No i cóż. Napełniam w takim razie mleko. Napełniam mleko, żeby już te zakłady zaczęły funkcjonować, żeby wam w następnym odcinku pokazać wyniki tego mojego tutaj całego działania. Także to tyle w tym odcinku. Myślę, że nie będziemy tutaj, moi drodzy, przedłużać, bo to wszystko... Wszystko jest jakby zrobione, co miało być zrobione. Krótki odcinek. No i właśnie. Jadę napełnić mleko. Tutaj mam specjalny taki beczkowóz do gnojówki, który jest troszkę innym kolorze, żeby nie pomylić. Nie będziemy, słuchajcie, gnojówki i mleka wozili w tym samym. Oj, powiesiłem jeszcze mana. Co za szkodnik jestem. Mleka mamy dużo, zobaczmy zresztą, albo i nie mamy mleka dużo. Nie, mamy, tylko muszę znaleźć, które jest które. Trochę mleka mamy. Troszkę mleka mamy, widzowie, więc akurat powinno wystarczyć. Dobra, to tyle, moi drodzy, w tymże odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. Będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. No i jeszcze będziemy oczywiście w rolnika się bawili, tak jak mówiłem, jeszcze będziemy z rzepakiem coś eksperymentowali. Słoneczniki będą sadzone, właściwie już chyba posiałem je, także też będziemy je zbierali. No i co? Pszenica jak najwięcej, żeby było po prostu samowystarczalności w tym całym gospodarstwie, aby nie brakowało nam żadnego składnika, no poza tymi nieszczęsnymi, myślę, winogronami i ewentualnie ziemniakami. Tych dwóch rzeczy nie będziemy robili, a cało... Chociaż kiedyś raz ziemniaki mogę zrobić i się, słuchajcie, to może być tak, że się zrobi raz i będzie zapas już na dłuższy czas. No bo te ziemniaki tylko do pizzy właściwie są potrzebne. Do przemyślenia, zobaczymy. Zobaczymy, co tam się fajnego wymyśli. To tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Także trzymajcie się, do następnego. Cześć!